Don Casio, zauważyłem, że wchodząc pokazałeś pewien gest do Wojtka. Skąd taka decyzja i taki brak szacunku, jeśli chodzi o jednego z włodarzy? A ty masz do niego, tak, szacunek? Tak. No bo tam się nawet naśmiewałeś chyba kiedyś. Jak ci chyba puścili, nie wiem, czy to chłopacy z BetClicka, czy coś, tą sztuczną inteligencję, że Gola powiedział coś o tobie źle, to wyśmiałeś Gole, że jest, że nie wierzysz w to, bo on jest tak zapatrzony w ciebie i tak się ciebie boi, że kurwa nie wierzysz, żeby Gola cokolwiek na ciebie powiedział. Nie, po prostu powiedziałem, jest, że... Oni ale są zadajesz mi pytanie, przepraszam, czekasz na moją odpowiedź, czy już... Ułam? Zadałeś mi pytanie, czy mogę odpowiedzieć? No, odpowiedz. Ja po prostu powiedziałem, że nie wierzę, że Wojtek by takie coś o mnie powiedział, bo tam chyba chodziło o to, że Minimajk mi by napierdolił i uznałem, że Wojtek uważa, że jednak bym wygrał z Minimajkiem. Chociaż nie wiem, jak powiedziałeś by było. Więcej też, nie? Że wiesz, że Gola się ciebie tak boi, że nie, nigdy nie powiedziałem nic takiego, że Wojtek się nie boi. Podobne, w ten sens. No, słowo w słowo. No dobrze, nie. Ale pytanie moje było, że dlaczego pokazałeś do niego taki gest? No do ciebie też pokażę. Ale chciałbym zrozumieć, że dlaczego do niego pokazałeś taki gest? No bo wy jesteście jedna klika przecież. Takie kurwy liżące sobie dupę nawzajem. Ale to... Najpierw pierdolicie na siebie, a potem kurwa wszyscy w trójkę siedzicie. Sylwek, to nie jest walka między nami. Ustawiacie jakieś kurwa odcinki. Przecież to jest jebany biseks dalej, kurwa. Wiem o tym. Dobrze, słuchajcie. Kurwa, wariograf ustawiany, kurwa, opłacasz jakiegoś gościa, co powie, kurwa, że on nie jest biseksem i myślisz, że ludzie uwierzą, czemu na żywo tego nie puściliście? Czy masz jakieś dowody, że my ustawialiśmy film z... A czemu na żywo tego nie puściłeś? Jak na żywo? Z wariografem, bo trzeba to zmontować. To wiesz, ile trwa badanie? 4 godziny, 4 pytania. A, 4 godziny to trwało. 4 godziny, 4 pytania, my tam mieliśmy 12 pytań. Aha, i puściliście to w 20 minut. Jak 20? No ile odcinek wasz trwał? Montuje się, bo zapytałeś, dlaczego nie puściliśmy na żywo. Odcinki na YouTubie montujemy. Gdybyśmy puścili, widzą 12 godzin longiem, może to by nie było atrakcyjne dla widza. Czyli tam jest tylko kurwa reakcje, tu podchodzicie, rozpacz się tak, pan teraz powie to, tak? To tak wygląda? Nie, nie tak wygląda. A jak wygląda nagrywanie tych odcinków? Wojtek usiadł, pan mu zadawał pytania kontrolne, które byłyby nieatrakcyjne dla widza. Te, które były atrakcyjne według mnie dla widza, puściliśmy, a takie kontrolne typu, czy jest pan mężczyzną, no to według mnie byłoby bez sensu. Czy według ciebie... właśnie to ludzi by interesowało, czy jest myślę, mężczyzną. Że nie, ale ty uważasz... Właśnie to tobie też byśmy zrobili ale takie. Dobrze, czy ty chętne, uważasz, że lepiej jakbyśmy puścili longiem 12 godzin? Nie, można by było to skrócić. No i konkretne pytania, 3 pytania pewnie by ludzi interesowało. No i skróciliśmy, jest 20 minut. Czy jest biseksem, problem. Czy ty jesteś kurwą i czy ten kurwa was przydupas tam obok, po twojej prawej też jest przydupasem. Teraz tyle. Ja już spodziewałem się, że poruszysz ten temat. Jest to temat, który dziś nam powiedział Dawid Ozdoba. Jak do Fame House'u przyjeżdżałem z Kornelią, z moją byłą dziewczyną, powiedział Dawid Ozdoba, świętej pamięci już, że komuś ciągnąłem gałę. To oczywiście było nieprawdą. Wykorzystał moment, w którym no, byłem miałem osobistą pozycję po ataku na olejnika. I słuchaj, po tej akcji przeprosił mnie około 3 dni później. Ale oczywiście jak już ktoś tam coś takiego powie, to poszło w świat internetu. I jak już Dawid przeprosił, powiedział, że to nie jest prawda, no to już było troszkę za późno, bo ludzie to podłapali. I się dałeś wjebać Wardędze i Bogzelowi, żeby ale słuchaj, Kasiuszu, odejść od ich wizerunku zjebanego, żeby ciebie wjebali na minę, tak? Słuchaj, gdzieś tam ludzie rzeczywiście cały czas zacząłeś nakręcać. Poczekaj, bo ja ci zadam konkretne pytanie. Czy ten film to był twój pomysł? Tak, muszę powiedzieć, Kasiu, że miałem już dosyć tego i rzeczywiście zdecydowałeś na wariograf. Czy ja ci powiem mój pomysł? Wojtas, żeby nie wrzucać Michał powiedział mi, ja pierdolę i teraz pytania sobie zadają. Ty to brzmi, jakby się kurwa ustawili, a ja ci zadam pytanie. Zaczekaj. Kurwa, przecież mogliście sobie prywatnie te pytania zadać. Ale nie teraz zadajesz. Poczekaj, kogo to kurwa interesuje? Odpowiedzieć? Przecież mieliście tyle programów, tyle podcastów, kurwa. Nagrywałeś, to czemu nie zadałeś? Czy mogę odpowiedzieć Kasio, na twoje bo zarzucasz nam, stary, że ten zamki kurwa... mordę PDF właśnie, to jest to, nie? Dobra, buduj pozycję, napierdalaj we mnie ile wlezie i kurwa kończmy tą szopę. Chciałem tylko powiedzieć sobie, Kasiusz, że spodziewałem się, że zaatakujesz, że podważysz ten... A czemu się spodziewałeś? No bo gdzieś już nawet mówiłeś, że wywiada i tak dalej jakby. I słuchaj, specjalnie dla ciebie zrobiłem w weekend taki wariograf, który jest podpisem biegłego sądowego, pana Macieja Doryka oraz pana prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, który jest ekspertem do badań poligraficznych i jest również biegłym sądowym. I mam tutaj, może to być trochę komiczne, 20-stronicowy dokument świadczący o tym, że nie jestem osobą biseksualną i nie ciągnąłem nikomu pałę. Ile za to zapłaciłeś? Dziękuję bardzo. Ja już więcej nie mam tematu. Ile za to zapłaciłeś? Jestem 100% heteroseksualną. Ja bym przeszedł do zestawienia... Proszę już o tym nie rozmawiać. Ja bym przeszedł do zestawienia Casio kontra Bogzel. Bogzel, jak ty podchodzisz w tej chwili do tego starcia? Bo Casio bardzo ostro rozpoczął grę medialną. Dawał wywiady. Mi też trochę brakowało ciebie, bo nie było praktycznie żadnej odpowiedzi. Dzisiaj jest ta okazja, pierwsza okazja was skonfrontować. Jak ty podchodzisz? Casio ci już powoli wchodzi do głowy przed tym pojedynkiem? No Casio ma dobrą strategię, żeby wejść mi do bani, bo kurwa psychicznie, no to po tych kurwa wszystkich akcjach, które się teraz wydarzyły, no to nie jest kurwa ciężko. Casio też buduje swoją pozycję na tym, że teraz no może być jakby, może pociągnąć tą grę.
I ja to kłumam, kurwa, niech robi co wlepi. Możesz we mnie napierdalać, nie? Ja mogę być tarczą, napierdalaj we mnie, ja wchodzę 10. Ale jaką napierdalać? Ja mówię, kurwa, same fakty, ja to które kłumam, twój przyjaciel, kurwa, na filmie ja wrzucił. Ale kurwa... A o tobie i tak jeszcze mało, kurwa, powiedziałem. Chłopie, na face to face się przygotuj. No i tam cię, kurwa, dojadę, zdeptam cię. Jak możesz tak, deptać, ja jestem gotowy na to. Bo jesteś psem wardeńcy. Możesz, kurwa, mówić mi wszystko. Ja pierdolę, tak straciłeś swoją osobowość, że nawet, kurwa, pies, taki jak Take Cute, pies mleko łaka, mówi, że Wardęga jest psem Wardęgi. No to, kurwa, pies do psa mówi, że jest psem. No to zobaczcie, kurwa, jakie to jest chore. Ja nie domyślasz się. Ale z szacunku do Filipka, nie mów Take Cute, tylko Take Fun. Do kogo? Żartuję, to jest kurwa mem. Nie domyślasz się, czemu chłopaki to robią, Take Fun i właśnie Nitro? Nie domyślasz się dlaczego? Myślisz, że ja się tak interesuję ich życiem? Okej, dobrze, ale precyzując, bo powiedziałeś, że... Powiedz, czemu tak robią. Chcę wrócić do twojego poprzedniego... No zadałeś, poruszyłeś to, czemu tak robią. Myślę, że inteligentny widz się domyśli, że mają w tym pewien interes. No wiesz, no nie... A nie wtrąciłeś ja się do tego, nie pamiętam tego chłopaka, co z Olejnikiem walczy, ale on powiedział, że jest głupi, a ty jeszcze na ostatnim cage'u wychwalałeś Olejnika, że jest bardzo inteligentny. No bo ja czemu się nie wtrąciłeś? Czemu nie zaprzeczyłeś? Bo pozwalam tutaj rozmawiać często zawodnikom. To słucham. Czemu twoim zdaniem to Take Cute i Mleko Łak robią? Gdyż mają w tym interes. I mądry widz się domyśli, ja nie chcę mówić wprost. Aha, czyli ta... Wiadomo względu. Czyli ty dalej taką kurwą jesteś jak w tej Pandorze, tak? Tutaj rzucisz... Znaczy ja właśnie nie wiem, tajemniczy będę, kurwa. Wardęga teraz ale pozwól mi odpowiedzieć, Kasiusz. Sruk kurwa, piano. Zaczynasz temat, to albo mówisz, albo wypierdalaj stąd, chłopie. No ja właśnie, prowadzącego zwolniłem, więc kurwa mi lepiej, żebyś nie podpadł. No wydaje mi się, że tutaj nie ma takiej żeby tu kurwa porządki zrobić. Dobrze, ale jeżeli chcesz ze mną rozmawiać, zadać pytanie, pozwól mi odpowiedzieć. Napij się wody, spokojnie. Już do tej pory, kurwa, nie odpowiedziałeś. Zostawię to, tak, bo chcę przejść do poprzedniej kwestii. A dla tych, kurwa, mniej inteligentnych odpowiesz? Czy dyskryminujesz, kurwa? Dyskryminuję. Natomiast dyskryminujesz, chcę nawiązać do poprzedniej twojej wypowiedzi, że powiedziałeś, że ja użyłem słów PDF w kierunku Boxdela. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, więc nie pomawiaj, że tak go nazwałem w całej Pandorze. Gdzie ja tak powiedziałem? Kilka linijek wcześniej. Pokazałeś, że jest PDF-em. Nie. Zasugerowałem. Nie, mylisz pojęcia. Zasugerowałem. Mylisz pojęcia, szanowny pan. A to kto nie tam zasugerowałem. To... No dobra, mylisz to... pojęcia. Chodziło o grooming bardziej, a nie o pedofilię, gdyż Boxdel się nigdy nie spotkał. A to ktoś stamtąd jest PDF-em? To już ustali sąd i myślę, że Fame MMA to nie jest miejsce, żeby rozstrzygać. A to po co zrobiłeś ten materiał? Po to zrobiłem ten materiał, gdyż Sukanek zgłosiła sprawę na policję w 2020 roku i policja nie zrobiła z tym nic. A po moim materiale była nagonka medialna i finalnie prokuratura się za to wzięła. Uważasz, że popełniłem błąd, że to powinno być w ciszy i żeby nikt się i o tym nie dowiedział? Jak sprawa wygląda? Stewart czeka na decyzję o ekstradycji i myślę, że na tym zakończymy. To nie wszystko? Jest... A czemu nie informujesz ludzi, tylko zrobiłeś jeden, kurwa, materiał i koniec? Informuję nawet, i teraz z PDF-em, którego pomówiłeś, kurwa, nagrywasz podcasty. Gdyż po pierwsze nie pomówiłem Boxdela i nigdy go nie nazwałem PDF-em, a nagrywam z nim podcasty, gdyż się między sobą pogodziliśmy, a te dziewczyny też postanowiły, że nie będą składać przeciwko niemu zeznań, więc też uznaję, że w jakiś sposób mu odpuściły. Rozumiesz to? A ile jest prawdy w tym, jak ty dałeś numer do tej Olciak, tak? Mój numer jej, żeby dzwoniła do mnie, czy Boxdel? Ja nie dawałem do niej... Ty Boxdel dałeś? Ja nawet nie mam twojego numeru. Nie przypominam sobie. To ile jest prawdy, jak mi puściła tą rozmowę, że mówisz jej, żeby nie wrzucała szybciej filmu niż ty, bo się boisz menadżera Dubiela? Bo nagrała twoją... To jest pytanie do kogo? Do ciebie. To ja pierwsze słyszę o czymś takim. Mówiłeś jej, żeby nie wrzucała, bo się boisz ruchu menadżera Dubiela? Nie, jedyne co jej powiedziałem, to żeby... Po pierwsze, rozumiem, że to już jest ostatnie pytanie. Jakiś koleżka ma pytanie i stoi już tak, 15 zaraz do niego przyjdziemy. Nie może ale chcę pytanie. Wyjaśnić też Kasiuszowi. Ale ja to mówiłem już też na transmisjach live. Jedyne co poprosiłem, to żeby się wstrzymali z Kubą Wątorem, żeby wrzucą przed nami, ale gdy my już z Konopskim będziemy mieli skończone swoje filmy, gdyż baliśmy się, że jeśli materiał będzie źle zrealizowany, to dziewczyny się mogą wycofać i niedużo do tego brakowało, żeby się tak wydarzyło. To czemu wrzuciłeś dużo wcześniej niż Konopski? Tak ustaliliśmy z Konopskim, że ja wrzucam pierwszy. Czyli czekamy, wrzucimy, nie, poczekaj wyjaśnię. Chwilę, przed nami wrzucisz, a ja kurwa jednak przed Konopskim, kurwa. Nie rozumiesz. Weź, ty się chłopie tak gubisz, ty jesteś tak pierdolony. Wcale się nie gubię, Kasiusz, już ci wyjaśnię. Ale... Mówisz, że kurwa wrzuci Wątor chwilę przed wami, a ty wrzucasz kurwa materiał, a Konopski po kurwa długim czasie wrzuca podobny materiał. Poczekaj, to nie było tak. Najpierw rzucił Kuba Wątor swój materiał, z Konopskim się umówiliśmy, że ja wrzucam pierwszy, gdyż mieliśmy oboje nadzieję, że pewne dziewczyny nabiorą odwagi, gdy już zobaczą mój materiał. I faktycznie tak było, dziewczyny zgłosiły się na prokuraturę i dlatego Stewart ma postawione zarzuty. Dobra, zaszuty. Powiedzmy sobie szczerze, to było wszystko pod wyświetlenia, zasięgi i kasę i tyle, i koniec tematu. Panowie, nie. Panowie dalej, skupmy proszę. Się teraz na pojedynku. Macie dalej, jeszcze proszę. Face to face w trójkę? Dalej, Sylwia, tak, ja bym chciał jeszcze, Kasę, się ciebie spytać o twój najbliższy pojedynek z Boxdelem. Jak ty do tego podchodzisz? To będzie inny Boxdel, myślisz, niż ten, co było... Przepraszam, bo jeszcze stoi ten właśnie widz, który chciał zadać pytanie, więc może pozwólmy mu.
To może nie Kasio odpowie, dobra? Odpowie kolega. Dobra, proszę. Niech odpowie, proszę bardzo. Masz pozwolenie od kolegi, także Kasio. Widać, że jest inny, bo był w Turcji. O co chodzi z tą Turcją, panowie? Boksdel, wyjaśnijmy to. Skąd ty to bierzesz w ogóle, że ja wyciąłem sobie żołądek, kurwa? Nie powiedziałem, że żołądek, tylko tłuszcz na pewno obciąłeś. No to ja nie wiem, mogę ci na ważeniu pokazać, że nie mam nigdzie żadnych, kurwa, blizn nawet po tym. No to dobrze, to jak ci, kurwa, się wysrałeś tyle 30... No i zajebiście, wysrałem się, kurwa. To zajebiście, to naprawdę, to jest szacun. No jest inny trochę wizualnie, ale no to będzie pełna deklasacja po prostu. W sobotę wpierdalam się w niego i mam nadzieję, tak samo mówiłeś, stary, przy że wyjdzie. Tak samo mówiłeś przy Tyburskim i Zadorze. No, ale przy tobie mówię i zobaczę, że to się zrealizuje. Ej, no to zobaczymy 10. A właśnie, Kasiusz, bo czy ty jednak uznajesz, że przegrałeś z Zadorą i Tybuskim? Bo na wywiadach właśnie mówiłeś, że jednak się czujesz, że trochę zwycięzcą w tych pojedynkach. Gdzie? To pokaż mi wywiad, teraz. No teraz nie mam, ale pamiętam, że mówiłeś, podobna była sytuacja jak z Normanem Parker, że mimo tego, że przegrałeś, wpisywałeś sobie, że to jednak... Pokaż jest... to, kurwa, na Instagramie i ja ci odpowiem na Instagramie, bo pierdolisz głupoty po prostu. Dobrze, to sprawdzę to i wiem. No sprawdź, kurwa, dobrze, bo powinieneś mieć przygotowane, a widać, że, kurwa, albo się postarzałeś, to zostaw ten internet już, kurwa, dudków już tak jak ty, Adamek, kurwa, zarobiłeś, to daj sobie spokój, jak już zestarzałeś się, kurwa. Dobrze, Kasiusz. Nie jarzysz, kurwa, powiem, ale nie wiem, gdzie to mam, kurwa, no chłopie, kiedyś miałeś wszystko, a dobrze. Teraz to, kurwa, nie wiesz, gdzie masz? Dobrze, Kasiusz, w takim razie... No, to zamknij pizdę, możesz mówić. Dobra, to będziecie kłócić się na story o tym, a teraz może dajmy zadać pytanie naszym widzowi. Proszę bardzo. Dziękuję.